Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny trwoży się, przestrasza na cud Jonasza. Alleluja. Naród niewierny trwoży się, przestrasza na cud Jonasza. Alleluja. Kochani drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, to pieśnią pełną nadziei, pełną zwycięstwa, pełną radości i pełną wiary w nasze też zmartwychwstanie. Witam bardzo serdecznie i bardzo serdecznie pozdrawiam, oczywiście pozdrawiam serdecznie i świątecznie. Alleluja, Jezus żyje. To, że świątecznie, to właśnie to tło, czy grób, w którym który żeśmy na pewno widzieli, będąc w Kościele, to jest ten właśnie symbol Tryduum Paschalnego i symbol Wielkiej Nocy, więc tych świąt, które obecnie przeżywamy, tych świąt najważniejszych w roku kościelnych, tych świąt, do których żeśmy przygotowywali się poprzez okres Wielkiego Postu, a szczególnie poprzez Wielki Tydzień, a zwłaszcza poprzez Tryduum Paschalne, Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Te dni mamy już za sobą i weszliśmy już w nowy czas, weszliśmy w czas świąteczny, proszę Państwa, czas świąteczny, czyli czas wielkanocny. Może w tej chwili, gdy Państwo ten program oglądają, to jedzą śniadanie wielkanocne, może dzielą się jajkiem, znakiem nowego życia, może rozmawiają, a może po prostu tylko oglądają ten niniejszy program. W każdym razie wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę, żeby ten czas świąteczny, żeby właśnie te święta zwycięstwa, żeby to były święta, które pozwolą nam na to nie tylko, żebyśmy odpoczęli, żebyśmy się zrelaksowali. Owszem, to jest bardzo ważne, ale przede wszystkim, żebyśmy weszli w siebie, żebyśmy weszli w głębie naszej wiary, żebyśmy tę wiarę ożywili, bo proszę Państwa, ta wiara często jest usypiana, ta wiara często staje się martwa poprzez to, że ona jest poparta uczynkami. Święty Jakub wyraźnie mówi, wiara bez uczynków martwa jest, sama deklaracja, same mówienie, że ja wierzę w Chrystusa zmartwychwstałego, czy że ja wierzę Chrystusowi zmartwychwstałemu, to jest jeszcze za mało. Za tą deklaracją, za takim oświadczeniem mają pójść nasze czyny, ma pójść nasze życie odpowiedzialne, nasze życie pełne miłości, zwłaszcza tej miłości przebaczającej, nasze życie, które ma być w jakiś sposób odbiciem życia Jezusa Chrystusa. Wszystkiego najlepszego na ten czas świąteczny, na ten czas, który właśnie przeżywamy i który przeżywamy, warto też zauważyć, w atmosferze bardzo trudnej, bo w atmosferze pandemicznej, w atmosferze obostrzeń. Oczywiście, jak wiemy, do kościoła możemy pójść, ale jedna osoba na 20 metrów, kwadratowych oczywiście metrów, odległość co najmniej 1,5 metra, następnie te obostrzenia, czyli mycie rąk, dezynfekcja tych rąk, to jest wszystko, proszę Państwa, to jest wszystko bardzo ważne. Jeżeli chcemy zachować swoje życie i swoje zdrowie, jeżeli chcemy, żeby to życie i zdrowie naszych bliźnich też było zachowane, kochani, przestrzegajmy te przepisy. One są uciążliwe, one są trudne, ale one są po to, żeby nasze życie zabezpieczyć. I też niech to będą właśnie te życzenia świąteczne z racji zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, no właśnie, pierwsze święto wielkanocne i tym pierwszym świętem wielkanocnym rozpoczynamy tak zwaną oktawę świąteczną od dzisiaj, od dzisiejszej niedzieli do następnej niedzieli Miłosierdzia Bożego, o czym Państwu w następnym programie powiem. Jest to oktawa. Co to znaczy oktawa? 8 dni, tak. Każdy dzień w oktawie ma wymiar święta. Każdy dzień w oktawie, gdy będziemy w kościele, gdy będziemy na mszy świętej, gdy będziemy brali w niej udział, to będzie śpiewany albo recytowany hymn Chwała na wysokości Bogu. Poza tym, jeżeli chodzi o oktawę świąteczną, to oczywiście wiadomo, że z racji oktawy w najbliższy piątek nie ma postu, można spożywać pokarm mięsne. Wszystkiego najlepszego na te dni, które nas czekają. Jutro oczywiście tak zwane
zwany poniedziałek wielkanocny, poniedziałek świąteczny. Dla niektórych jest to poniedziałek lany, prawda, tradycja, święta rzecz, ale naprawdę w tym czasie pandemicznym bądźmy ostrożni, przestrzegajmy higienę, bo wiadomo, używanie wody może być tutaj nie zawsze bezpieczne. Dlatego też jakaś tam tradycja, ale w sposób naprawdę bardzo, bardzo szczątkowy niech będzie zachowana. Kochani, gdy będziemy, bądź też gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże z szacunkiem. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła odsunięty kamień od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu, a gdy nachylił się, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Naszedł także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu, ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżąco nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwinięto w jednym miejscu. Wtedy wszedł on do wnętrza, ów drugi uczeń, który przybył pierwszy, ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Kochani, drodzy telewidzowie, świąteczni telewidzowie, no właśnie słyszeliśmy opis tych pierwszych wrażeń, jeżeli chodzi o spotkanie z Chrystusem w tym momencie, kiedy właśnie przybywają do grobu. Okazuje się, że uczniowie oczywiście i święte niewiasty, okazuje się, że grób jest pusty. Pierwsza reakcja była bardzo smutna. Słyszeliśmy, co powiedziała święta niewiasta: zabrano nam Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Może to ciało zbezczeszczono, może to ciało dano dzikim zwierzętom, może nad tym ciałem się znęcano, może wciąż jeszcze nad tym ciałem ktoś się znęca. Więc było to naprawdę coś bardzo dla nich smutnego, ale gdy przyjrzeli się dokładniej, gdy właśnie ta pustka przez nich została bardziej dokładnie zauważona, zrozumieli, że on mówił, że ma powstać z martwych. Wtedy zrozumieli i wtedy uwierzyli. Kochani, fakt pustego grobu, on do nas przemawia nie tak jak pusta kieszeń, nie tak jak pusta głowa, nie tak jak pusty portfel. Pustka tego rodzaju, o której mówię, jest bardzo smutną pustką, bo brakuje pieniędzy albo brakuje wiadomości. Fakt pustego grobu, czy pustka właśnie w tym grobie, którą zauważyli apostołowie i święte niewiasty, jest to pustką twórcza, jest to pustką budująca. Niech Chrystus Zmartwychwstały ożywi naszą wiarę, niech Chrystus Zmartwychwstały prowadzi nas, niech Chrystus Zmartwychwstały daje nam moc, byśmy byli mężnymi wyznawcami wiary w Niego i wiary Jemu. Alleluja, Jezus żyje. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam świątecznie, zostańcie z Bogiem.